Hej kochani, witajcie w nowym Jak Szybko. Na zewnątrz coraz zimniej. Zima zbliża się wielkimi krokami, dlatego przygotowałam dla Was przepisy na napoje, które w okamgnieniu Was rozgrzeją nawet największego zmarzilucha. Pierwsza moja propozycja to imbirowo-cytrynowy napar. Jak sama nazwa wskazuje, potrzebujemy cytrynę, imbir oraz miód. Cytrynę porządnie myjemy, po czym kroimy w bardzo małe kawałeczki. I tak samo później imbir. Wrzucamy wszystko do naszego kubeczka razem z solidną łyżką miodu i zalewamy składniki ciepłą, niewrzącą wodą. Cytrynka obfituje w witaminę C, miód działa antybakteryjnie, a imbir świetnie rozgrzewa, no więc idealne trio, które tworzy wspaniały napar nie tylko na rozgrzanie, ale również w walce z przeziębieniem. Drugi napój to wypasione kakałko. Przygotujcie mleko, kakao, syrop daktylowy lub inne słodzidło, cynamon i dużo bitej śmietany. Dwie łyżki kakao, łyżkę cynamonu i łyżkę syropu wrzucam do pojemnika. Zalewam zagotowanym wcześniej mlekiem i wszystko miksuję, ale możecie też mleko od razu zagotować z tymi składnikami. Wlewam do kubeczka później i na bogato dekoruję bitą śmietanką oraz cynamonem. Pycha! Bardzo polecam Wam ten napój, szczególnie w nadchodzącym okresie świątecznym. Kolejny pomysł to sok jabłkowy na ciepło, ale nie byle jaki. Przyszykuj sok, jabłko, cytrynę, laski cynamonu i goździki. Jabłka oraz cytrynę pokrój w cienkie plasterki. A sok zagotuj z przyprawami w rondelku. Do kubka włóż owoce i zalej ciepłym sokiem. Jest to bardzo aromatyczny napar, a przy tym pięknie przygotowany wzmocni Twoją odporność oraz sprawi, że momentalnie zrobi Ci się ciepło i już nawet kocyk nie będzie Ci potrzebny. Następny rozgrzewający napój to złote mleko. Niezbędne składniki to oczywiście mleko, miód oraz dużo przypraw takich jak kurkuma, cynamon, imbir oraz pieprz. Mleko gotujemy razem z łyżką kurkumy, łyżką cynamonu, szczyptą imbiru oraz pieprzu i miodem. Mieszamy aż do uzyskania pięknej złocistej barwy. Dzięki dużej zawartości przypraw takie mleko niesamowicie rozgrzewa, działa też przeciwbólowo, a nawet ułatwia zasypianie. Także koniecznie wypróbujcie! Na koniec mam dla Was przepis na herbatkę, bez której w tym zimowym okresie się nie obędzie. Potrzebujemy pomarańcze, cytrynę, dwie torebki herbaty, goździki i sok malinowy lub porzeczkowy. Cytrusy kroimy w plasterki i wkładamy następnie do wielkiego kufla, aby tej herbaty było jak najwięcej. Dodajemy goździki, wcześniej mocno zaparzoną herbatę oraz sok i wszystko zalewamy jeszcze wrzątkiem. Czujecie te święta w powietrzu? Jeśli nie, to gwarantuję, że tak się stanie po wypiciu takiej herbaty. A już za tydzień wjeżdżają świąteczne filmy na mój kanał. Łapka w górę, kto nie może się doczekać. I dajcie też znać, który napój na pewno wypróbujecie, który najbardziej Wam posmakuje. Gorące buziaczki dla Was i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!